Opinie o tym silniku w internecie i wśród warsztatów nie są pozytywne, gdyż jest uważany za usterkowy i potrafi się zatrzeć na panewkach. W moim przypadku do chwili obecnej, to jest 210 tysięcy km, z silnikiem nie wystąpiły żadne problemy ani usterki. Kompleksowo oceniając jakość tego oleju, to wydaje się ona adekwatna do przebiegu. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Jeep Grand Cherokee, rok produkcji 2011, silnik 3.0 diesel, 241 koni mechanicznych, przebieg samochodu 210 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Inicjatorem tego eksperymentu jest Dariusz. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajduje się list z najważniejszymi informacjami od Dariusza. Plus dwie próbki. Próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji znajduje się na etykiecie, reszta w dalszej części filmu. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji ponownie na etykiecie, reszta w szczegółach za chwilę. Do samochodu zalany został olej Motul 8100 X-Clean w klasie lepkościowej 5W40. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie był stosowany żaden dodatek. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 12 tysięcy km, 90% eksploatacji to trasa, 10% miasto. Dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez 12 miesięcy, brak dolewek, brak płukanek. Dodatkowo Dariusz napisał w ten sposób. Jestem pierwszym, jedynym właścicielem i użytkownikiem Jeepa. Zakupiony w salonie w Polsce, samochód zakupiony został w roku 2012 i do końca gwarancji stosowany był olej zalecany przez producenta, to jest 5W30. W serwisie zalewano olej Total Long Life 5W30, na tym oleju interwały pomiędzy wymianami wynosiły 18 700 km, 18 300 km i 18 600 km. Po upływie gwarancji zmieniłem olej na 5W40 Castrol Magnatec. Interwały między wymianami oscylowały pomiędzy 15 tysięcy km a 17 tysięcy km. Za namową nieautoryzowanego serwisu przy przebiegu 175 tysięcy km rozpocząłem stosowanie oleju Motul X-Clean 5W40 i skrócone zostały interwały między wymianami do maksymalnie 12 tysięcy km. Po rozpoczęciu stosowania oleju Motul zauważyłem, że silnik pracuje ciszej. Opinie o tym silniku w internecie i wśród warsztatów nie są pozytywne, gdyż jest uważany za usterkowy i potrafi się zatrzeć na panewkach. W moim przypadku do chwili obecnej, to jest 210 tysięcy km, z silnikiem nie wystąpiły żadne problemy ani usterki. Filtr DPF również nie sygnalizował żadnych problemów. Jeep jest jednym z kilku aut w domu i był używany do długich tras i wycieczek, rzadko eksploatowany w mieście z racji zamieszkiwania poza miastem. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania oraz obserwowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a następnie lepkość oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 83,1 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 14 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 174. Konfrontujemy wyniki z deklaracją producenta, obserwujemy wysoką zgodność lepkości, różnice nie przekraczają 2%. Pora na olej przepracowany, przechodzimy przez analogiczne kroki jak w poprzednim etapie, zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 70,9 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza, a to oznacza, że otrzymano zmiany z przydziału ostrzegawczego. Przechodzimy do kolejnego etapu badań. Test bibułowy wykonano go w oparciu o test Motor Check-up oraz bibułę, której możliwości są cały czas sprawdzane. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Analiza plamy oleju w oparciu o test oleju MCU wskazuje na dobrą jakość ogólną tego oleju. Dość wyraźna żółta aureola wokół strefy rozpraszania, możliwe występowanie pochodnych glikolu w przesłanej próbce oleju. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom. Generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, co pojawiło się w oleju w wyniku eksploatacji. W podczerwieni trzeba zaznaczyć na początku, że otrzymano bardzo dobre wyniki. W kilku miejscach pojawia się przedział ostrzegawczy, ale wydaje się on być w pełni akceptowalny do przebiegu 12 000 km. Dokładniej przyglądając się poszczególnym miejscom, to mamy tak: rozcieńczenie paliwem, to tłumaczy zjazd lepkości, sadza na bardzo przyzwoitym poziomie, degradacja dodatków oraz bazy olejowej na poziomach umiarkowanych. W obszarze zanieczyszczeń możemy doszukać się sygnałów powiązanych z wodą glikolem. Reszta parametrów na zielono. Podsumowując, otrzymano bardzo dobre wyniki dla badanej próbki oleju. Kompleksowo oceniając jakość tego oleju, to wydaje się ona adekwatna do przebiegu. Wymiana przeprowadzona w optymalnym momencie, nie odnotowano stanów alarmowych. Przedział 12 do 15 tysięcy km do wymiany oleju to w tym przypadku bardzo dobra decyzja, podparta zmianami parametrów fizyko-chemicznych oleju. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Jeśli materiał był dla Was interesujący, zostawcie ślad w komentarzu, łapkę w górę. Koniecznie zobaczcie inne testy na kanale. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!